ponownie z Zaksą, walka o pierwsze trofeum. Dwa poprzednie należą do Jastrzębskiego Węgla. Zaksa trochę zmieniona, już pewnie mieliście jakieś pierwsze odprawy. Czym trzeba przełamać Zaksę? Bo wiadomo, że to nie będzie prosty mecz i wiadomo, że ten Super Puchar to jest tylko jeden mecz i on się rządzi trochę swoimi prawami. Znaczy, no, dobrą siatkówką, no myślę, że nie ma jednego elementu, który jakby... że ja go wymieniam i jeżeli zrobimy to dobrze, to jestem pewny, że wygramy. No, jak się patrzy na zespół Zaksy, no to no, świetna drużyna, kompletna drużyna, drużyna, która no jest bardzo blisko tej drużyny, jak popatrzy się na reprezentację Polski, która wygrywała te wszystkie trofea w tym roku, no to jest tam, w Zaksie jest tam jej trzech czy czterech przedstawicieli. Dopełnione to wszystko z zawodnikami, reprezentantami Stanów Zjednoczonych chociażby, więc świetny zespół, świetny rywal. Żeby z nimi wygrać, trzeba zagrać bardzo dobrze, co najmniej w każdym elemencie i liczyć też na po prostu swoją dobrą grę. Myślę, że najgorsze, co można zrobić, to jest się skupiać tylko na przeciwniku, patrzeć, a oni to, tamto, siamto, wamto. Uważam, że przede wszystkim my musimy zagrać dobrze. Jeżeli będziemy grali dobrze, to dopiero wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu. Jak będziemy blisko, czy będziemy z przodu, czy będziemy trochę z tyłu, czy będziemy musieli dorzucić coś ekstra, coś postarać się zmienić. Na pewno nie będzie łatwo, na pewno będzie bardzo ciężko, ale wierzę, że możemy to zrobić i znowu wygrać Super Puchar. Myślę, że zawodnicy Zaksy mówią to samo, dodając jeszcze, że do trzech razy sztuka. Za trzecim razem już zrobią wszystko, żeby wam to trofeum oddać. Bardziej, że no wy się znacie jak łysy konie. Te zmiany w składzie są, ale no trudno powiedzieć, że wy się nie znacie, bo wy się spotykacie też właśnie na kadrach. No tak, i poza tym no, są zmiany w składzie, no ale to są kosmetyczne zmiany, szczególnie w zespole Zaksy u nas. Kto? U nas jeden przyjmujący, Jean Norby, ale Norby grał w Kędzierzynie, to znają go jeszcze lepiej niż... Czy te niuanse są ważne koniec końców, jak jest taka rywalizacja już o konkretne? No myślę, że ja na przykład osobiście lubię grać na zawodników, z których znam, bo wiem, czego się po nich spodziewać na zasadzie, wiem, jak tamten atakuje, czy tamten, wiem, jak może zagrywać. Lubię, wolę to, także fajnie jest, że mamy kogoś nowego, kto może ich czymś zaskoczyć, ale z drugiej strony, jak już grasz, no to nie myślisz o tym, po prostu robisz swoje i nie ma to większego znaczenia. Ale no, ostatecznie no, to jest świetny zespół, świetna drużyna. Będzie bardzo ciężko, jak się popatrzy na przestrzeni ostatnich paru lat w Plus Lidze, w Pucharze Polski, w Lidze Mistrzów, w Super Pucharze, no to wszystkie trofea są grane pomiędzy tymi dwoma zespołami, więc życzę sobie, żeby tak pozostało przez chociażby ten sezon, czy ten sezon co najmniej, żebyśmy to znowu my rozstrzygali z Zaksą mecze, tę walkę o te najwyższe trofea między sobą. Jestem przekonany, że coś na pewno nam się uda wygrać. W Spodku ponad 10 tysięcy kibiców na dzień dzisiejszy, już wiadomo, że będzie. Spodek ligowy i Spodek reprezentacyjny. Ta atmosfera się różni. Ty w ogóle wyczuwasz specyfikę tego Spodka, tej Mekki polskiej siatkówki, będąc na dole na boisku? No tak, na pewno na Mistrzostwach Świata. Te ostatnie mecze, już o półfinały, mecz o finałowy. Czuć tą bliskość tych kibiców, czuć, że ta hala po prostu żyje takim swoim życiem i jest to trochę inna atmosfera niż w tych takich nowoczesnych obiektach, takich jak w Gliwicach czy w Krakowie chociażby. Jeśli chodzi o ligową atmosferę w Spodku, to dawno nie grałem. Pamiętam, że jeszcze GKS chyba te pierwsze lata, które były w Plus Lidze, to tam grywali z nami derby Śląska, ale Spodek się nie zapełniał wtedy. Spodek się nie zapełniał, także bardzo się cieszę, że na tych naszych tutaj ligowych parkietach, nie tylko reprezentacja, ale te mecze o Puchar Polski w zeszłym roku w Krakowie, czy w tym roku ten Super Puchar w Katowicach, no przyciągają tłumy ludzi, tłumy kibiców. Po to robimy, żeby ci ludzie tam byli, żeby ci ludzie mieli trochę emocji, trochę radości, trochę rozrywki. Na tym polega sport.